odtwarzam stylizację celebrytów. Na pierwszy ogień idzie Verso. Znalazłam świetną, zobaczcie tutaj, stylizację, która będzie dużym wyzwaniem, ale podejmuję je, więc zapraszam do oglądania. Dziś mamy sobotę, czyli kurtki, palta, płaszcze kosztują 35 zł, a reszta asortymentu z metką 24. Ja zawsze mam problem w Vive Profit, bo nigdy nie wiem, czego dotyczą te ceny. Wiem, że tu jest towar podzielony na dwie części. Jest taka bardziej fancy część i taka bardziej dla ludu, że tak się wyrażę. Przejdziemy wszystko i na koniec pewnie dowiemy się, ile zapłacimy za te zakupy, o ile coś tu znajdę w ogóle wezmę. Z czego składa się ta dzisiaj wybrana stylizacja? Mam takie kosmiczne buty na obcasie z takim noskiem szpiczastym. Duże dżiny, ja tutaj mam kilka zdjęć tych stylizacji, okej. Okay. I taki topik też trochę kosmiczny, srebrny. I do tego jeszcze okrągłe kolczyki. Ja nawet nie wiem, czy takie kolczyki, czy w ogóle tutaj są dodatki w Vive, ale to się okaże. Dobra, i wielka marynarka, mogłaby to być nawet męska marynarka. Więc dobra, po kolei, swetrów na sobie wersów nie ma, więc ja idę dalej. Ta już by nawet mogła podchodzić trochę. I nawet kolorystycznie, i nawet materiałowo. Tutaj wersów chyba nie ma w ogóle nawet guzików. A nie, są tu jakieś takie ciemne. No, to by mogło być. To jest coś, co wezmę. Szukam dalej, ale myślę, że to by mogło pasować. Stwierdziłam, że przymierzę tą marynarkę, żeby zobaczyć, czy ona w ogóle by na mnie pasowała. Kurczę, w sumie. Co myślicie? Mogły być według mnie rękawki dłuższe, bo mam wrażenie, że są jakieś takie przykrótkie, tak mi dotąd jakby dosięgały, to byłoby idealnie. Ale poza tym jest spoko, więc na razie ją wezmę, jeżeli nie znajdę nic innego, to ją wykorzystam. A z ciekawostek to Weronika promuje też lumpeksy. Jest na jej kanale kilka filmów z lumpeksów. Czasami się w nich ubiera. Także na pierwszy ogień dla mnie zapasowała idealnie. I cieszę się bardzo, jak osoby, które mają taki duży wpływ na dużą część społeczeństwa, robią takie rzeczy, promują takie miejsca. Szukam spodni, ale przy okazji zobaczyłam, że jestem też, że są wokół mnie buty i to sporo. Takie znaleźć w lumpeksie to mogę zamienić na złote? To już mam. Ej, ale one by zapasowały, jakby mogły być złote. Serio, ale one są duże. Nie, 38, duże na mnie. To na pewno w ogóle topię się. Ale będę szukać w międzyczasie. O, wielkie. I widzę, że to są w ogóle dżinsy, więc nie, to chyba jestem w ogóle na złym dziale, bo tutaj dżinsów nie zaznam. Po drugiej stronie. O, po drugiej stronie są dżinsy. Idę po dżinsy i nagle patrzę, wow, kurde, jakby zamiast srebrnych, no zbliżony odcień i mój rozmiar. I kurczę, nawet podobają mi się te buty, są tak szalone, że aż mi się podobają, ja lubię szalone buty. Dobra, biorę, przymierzę. Dobra, jesteśmy w domu, mnóstwo dżinów. Tylko czy takie? No, jesteśmy jak zawsze dobrej myśli, także próbujemy sprostać wyzwaniu. Ja tak się zastanawiam, jak ona ma zawinięte tutaj spodnie. To są chyba takie wielkie bojówy po prostu i one są jakoś tutaj zaczepione o te buty, tak jakby włożone do środka. Czyli teoretycznie, jak patrzyłam przed chwilą na te spodnie... Nie, to były te? Nie, to nie były te. To może... Muszę wziąć kilka par pewnie, bo nie wszystkie będą na mnie dobre. Ej, albo wziąć właśnie takie super długie, bo ja widzę, że one są na mnie bardzo długie i właśnie wtedy one się tak mocno pomarszczą. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy. Jest to jakaś myśl, więc lecę dalej jeszcze raz i przeglądam, bo już chyba mniej więcej wiem, jak to jest po prostu skonstruowane. I te z tych też by można było to zrobić, co prawda to jest 38. Zobaczymy, najwyżej się jakiś pasek do tego weźmie. Te są spoko, bo mają wysoki stan, chyba nawet bardzo wysoki. Zobaczymy, jak je ubiorę. Mogą być trochę luźniejsze, chociaż nie wiem, czy nie będą za wąskie, trochę jak te, które mam na sobie dzisiaj, ale może jakoś je fajnie by się tutaj na dole też poukładało. Dobra, wezmę. Mam trzy potencjalne pary. Wydaje mi się, że żadna z nich nie jest idealna, więc szukam dalej. Jesteśmy w ogóle w bardzo nietypowym miejscu, do tego stopnia, że nie spodziewałam się, że w takim miejscu znajdę lumpeks. Wokół nas są takie straganiki Azjatów, generalnie obco krajowców, o może tak, i którzy zapraszają do robienia zakupów u nich. I idąc tutaj zostałyśmy kilka razy zaczepione, ale my byłyśmy sfokusowane tutaj na Vive. W ogóle Vive są dwa w Warszawie. Jedno jest premium dodatkowo, czyli łącznie trzy, ale takie standardowe są dwa. Tutaj i na Łopuszańskiej, jeżeli się nie mylę. Ja na Łopuszańskiej byłam już wiele razy, więc tym razem stwierdziłam, że przyjadę tutaj, żeby zobaczyć nowe Vive. To jest coś ciekawego, tylko znowu te są na tyle
szerokie, że ja nie wiem, czy ja je włożę do tych butów, ale to by miało, no to może, to może dobrze wyglądać. Dobra, biorę. Się zobaczyłam kolejne, ale to są co prawda złote i nie na takim obcasie. Co one, nie mają rozmiarów? 36. Ej, wezmę. Prawe, lewe? Tak, chyba tak. To w ogóle są chyba nowe buty. I to jest też 36, dobra. Mam nadzieję, że wziąłam prawy, lewy. Chyba tak. Przód pasuje, obcas nie, ale w sumie może gdyby ewentualnie nie znalazła się odpowiednia marynarka, to może bardziej zamiast srebra i szarego zrobić złoto i na przykład beż. Najbardziej w moim wydaniu. Zobaczymy. Mamy kilka opcji. Jest dobrze. To jest trudne zadanie tych jeansów. Przejrzeć tyle. Zobaczcie, ile to jest. Ja jestem ponad połowie, a już jest takie, bym maraton biegła. O! Wow! Kurde, to są prawie takie dżiny jak u niej, tylko ona ma takie jakieś tutaj łańcuchy, znaczy nie łańcuchy, takie przeszycia. Kurde, ale to są dobre spodnie, ale one są w ogóle tak zarąbiste, że ja bym je wzięła dla siebie tak od razu. Jestem zachwycona. Pisk radości. Po tych dżinach stwierdzam, że warto jest to wszystko przejrzeć tutaj, bo jakże i te dżinsy będą dla mnie dobre, to ja po prostu będę skakać z radości po wyjściu stąd. Czuję się, jakbym pływała w basenie jakieś. Co jest? Te i te. No hit. Nie, to już dżinsy nie są, więc tutaj już nawet chyba nie będę tracić swojej energii. Teraz się zmachałam, muszę odpocząć i lecimy dalej. Znalazłam jeszcze takie. Ja nie wiem, ja po prostu jestem pod takim wrażeniem. One też są zarąbiste i są takie, żeby mogłabym dla siebie je kupić. I myślę, że one mega będą pasowały do tego looku wersów. No to jest szaleństwo. Co tu się dzieje? To ja bym już mogła te w sumie pierwsze podwieszać, ale dobra, już przymierzę. Jestem jeszcze na męskim dziale w poszukiwaniu marynarek, bo tamta taka nie była doskonała. Rękawki były faktycznie za krótkie. Może na dziale męskim. O! Może na dziale męskim jeszcze tutaj coś znajdę. No. O, już widzę, że jest duży potencjał. Dobra, poprzymierzam od razu tutaj. Czy tutaj są lusterka? Ludzie, lusterka, poproszę, bym nie musiała tego nosić. Chwyciłam w rękę tę. Zobaczcie, ona jest mega podobna do tej, co ma Weronika na sobie. Nawet tutaj dojrzałam, że ona ma takie kieszenie, które są generalnie identyczne tutaj. Tej kieszeni chyba ona nie ma. No i ma lampasy, do tego raczej tutaj nie uświadczymy. Niemniej ta marynara ma mega duży potencjał. Idę przymierzyć. Dobra. O, no to jest właśnie taka marynarka w tym stylu. Jakie ja mam szerokie bary teraz. Zobaczcie. Ale no, jest mega fajna i znowu to jest rzecz, którą sama mogłabym się pokusić. Nie wiem, która jest lepsza. Ja muszę zobaczyć w sumie tą też na sobie, to będzie mi łatwiej ocenić. Chociaż ten jaśniejszy kolor chyba bardziej odzwierciedla to, co widzę na zdjęciu. Ło, ona chyba jest jeszcze większa. Dobra, tamta. W tamtej mogłabym chodzić, w tej już nie. Jak dla mnie mamy już dżiny, mamy marynarkę, brakuje nam topu, brakuje nam ewentualnie butów, chociaż mamy dwie opcje alternatywne, no ale to nie są takie jak na zdjęciu, więc zobaczymy. No i co? I ona miała chyba jeszcze torebkę i łańcuszek. Nie, nie ma. Nie ma, dobra, jest okej. Okay. Nie ma tu. Aha, okrągłe koła, dobra, to jest to. Dobra, lecimy. Obchodzę cały sklep w poszukiwaniu jakichkolwiek topów, bluzek, krótki rękaw i nie ma nic, ani t-shirtów, ani topów, nic takiego, więc wymyśliłam, że pójdę na bluzki z długim rękawem i może coś podobnego, skoro na to i tak idzie marynarka, to może coś, żeby podobnie pod spodem wyglądało, znajdę. Ale jestem w szoku w ogóle, że w Lumpeksie nie ma bluzek na ramionczkach i tak dalej, o co chodzi? Jestem na szarych rzeczach. No zmartwiło mnie to, że tutaj nie ma tego, czego szukam. No ale dobra, nie poddajemy się. To by się w miarę nadawało i welur by fajnie grał z butami swoją drogą. Tylko, że to jest M-ka i to będę w tym pływać, ale nie wiem, ewentualnie sobie jakoś tak zawinę z tyłu, żeby wyglądało na mój rozmiar. Dobra, zobaczymy. Przymierzę. Może coś, może po prostu jakoś tu tak ugram, żeby po prostu chociaż wyglądało przez chwilę. Albo coś takiego. To jest szare, a nie srebrne, ale ma taką wysoką stójkę podobną. No, dobra, mogłoby podejść. Dobra, srebrnego topu nie znalazłam. Kolczyków w międzyczasie zobaczyłam, że nie ma. Są jakieś tam wisiorki i tak dalej, kolczyków nie widziałam, więc idziemy przymierzać.
pełny koszyk mam, no to czas na przymierzanie. Zacznę od jeansów, to są takie moje dwa faworyty. Nie, właściwie trzy mam faworyty, jeszcze takie mega szerokie. Je przymierzę na start. Biorę trzy pary jeansów, które myślę, że najbardziej będą tutaj odpowiednie i najwyżej, jeżeli któreś z nich zapasują, to do nich będę dobierać resztę. Idę przymierzać i wracam do Was już z gotową stylizacją. I mamy to. Złoty but zamiast srebrnego, ale poza tym powiem Wam, trochę mniej szerokie spodnie, nie ma srebrnego topu, ale stylizacja jest całkiem przystępna. Jestem bardzo zadowolona z tej stylizacji. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Skusiłam się na jeansy i marynarkę z wersowowej stylizacji, a na wyjściu jeszcze, co prawda nie w lumpeksie, wyrwałam takie okulary, które stwierdziłam, że będą się świetnie maczować z tą marynarką. Co sądzicie? Jeżeli film Wam się podoba, dajcie łapkę w górę i przede wszystkim dajcie znać, jakiego innego celebrytę wziąć pod lupę w kolejnym odcinku. Na końcu subskrybujcie Dobre Wibracje, całujcie tych, których kochacie. I podążajcie za życiem, którego pragniecie. Do następnego. Bonusowo, poza tym zrobiłam jeszcze jeden challenge, który będziecie mogli zobaczyć tylko na moim Instagramie. Także odsyłam Was tam, żeby go zobaczyć.